Wydawnictwo Filia oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Agnieszki Krawczyk pod tytułem Lato wśród Wydm. Czyta Olga Bończyk. Motto: Niebo to nie jest jakieś latanie czy pływanie. Niebo ma do czynienia raczej z ciemnością i twardym blaskiem. Elizabeth Bishop. Pejzaż morski, tłumaczenie Andrzej Sosnowski, rozdział pierwszy. Nad morze, do dębek. Wykluczone! Matylda odgarnęła włosy z czoła i popatrzyła na koleżankę w taki sposób, żeby tamta sama uznała, jak niedorzeczny był jej pomysł. Justyna nie tylko się nie zreflektowała, ale dalej obstawała przy swoim. To naprawdę niezły plan. Odpoczniesz sobie, znajdziesz nowe tematy, a przy okazji pomogłabyś mnie. Wcale nie tobie, tylko twojemu bratu, uściśliła Matylda dalej nieprzejednana. Jej rozmówczyni westchnęła i znacząco rozejrzała się wokół. Gospodyni pojęła w lot. Znajdowały się w jej mieszkaniu niezwykle atrakcyjnym lokalu, który Justyna pomogła jej kupić za niewygórowaną cenę. Prowadziła małe, prężnie działające biuro nieruchomości i czasami trafiały jej się takie perełki. Kiedy zainteresowała się tym budynkiem, od razu pomyślała o Matyldzie. Taki loft to było coś w sam raz dla niej, ponieważ trudniła się tkaniną artystyczną i potrzebowała sporo miejsca na krosna. Oprócz tego doradzała bardzo skutecznie w aranżowaniu mieszkań na sprzedaż, a często sama brała zlecenia w tym zakresie. Gustu można jej było pozazdrościć, i Justyna się dziwiła, że Matylda nie zajmuje się homestagingiem, bo tak nazywały się fachowo metamorfozy mieszkań wystawianych na rynek nieruchomości na pełny etat. Z pewnością klientów by jej nie brakowało. Koleżanka wolała jednak swoje tkaniny. Tworzyła je z prawdziwą miłością, a pomysły miała tak oryginalne, że właściwie wszystkie prace sprzedawała od ręki. Specjalizowała się w motywach roślinnych, które ostatnio zrobiły się bardzo modne. Wiele projektów trafiło zresztą do dekoratorów wnętrz, zawsze poszukujących niebanalnych i rzadkich elementów wystroju. No, a gobeliny Matyldy Radwan miały swoją renomę i styl niemożliwy do podrobienia. Justyna ponownie zerknęła na otoczenie. Krosna z osnowami. Zajmowały sporą część obszernego mieszkania połączonego z pracownią. W okresie międzywojennym w tym budynku mieściła się jakaś niewielka fabryka, która dawno już upadła, a puste i nieużywane pomieszczenia wystawiono jakiś czas temu na sprzedaż. Pośredniczka od razu zwęszyła znakomity interes. Na takim metrażu, prawie w centrum miasta, można było zarobić krocie. Jej biuro szybko dogadało się z deweloperem. Większość fabryki przerobiono na apartamenty, a to co zostało na biura i sklepy. Agentka nie zapomniała jednak o swojej przyjaciółce. Ten niewielki lokal, do którego wchodziło się po krętych, stalowych schodach, idealnie nadawał się na jej artystyczne atelier. Matylda urządziła go ze smakiem. Na regałach bardzo pomysłowo przerobionych ze starych szaf aptecznych, właścicielka zgromadziła motki kolorowych włóczek, bawełny i sznurka. Feria barw mogła przyprawić o zawrót głowy, a rękodzielniczka nieustannie dokupowała nowe materiały w coraz ciekawszych kolorach. Ściany, oskrobane do cegły, obwieszone były półkami z roślinami. Panował tutaj Egzotyczny gąszcz zielni, bo gospodyni kochała kwiaty. Były wszędzie. Stały w wielkich donicach, wisiały w koszykach zwieszających się na sznurkach z sufitu. Pełno ich było w małych szklarniach, a nawet w filiżankach czy pękatych słojach. Obrazu całości dopełniały stare ryciny pozyskane z niemieckiego atlasu botanicznego z początku XX wieku i bajecznie kolorowe rysunki ptaków jak mówiła właścicielka, te grafiki często stanowiły jej źródło inspiracji gromadziła je wytrwale, wyszukując na aukcjach w internecie. Po prostu